Hej, siemanko, Lizga z strony MS. Witam was serdecznie w kolejnym weekendowym vlogersku. Tak jest. Kolejna sobotka. Właśnie idę po zakupki. Mamy w sumie trochę po 12, więc trochę słoneczka tutaj daje, ale jest bardzo fajnie. Gorąco znowu. Jutro będzie już trochę chłodniej, w przyszłym tygodniu również. Na szczęście. I zapowiada się, że będzie intensywnie dla mnie, ponieważ w robocie gdzieś tam aktywności znowu fizyczne będą się wykazywać, więc będę mógł do challenge'ów pozaliczać troszeczkę, więc będzie całkiem. Ostatnio moje aktywności właśnie tak średnio wypadają. Tak jak ustaliłem, minimum 500 kalorii spalanych, żeby zaliczyć challenge'a. No, jest to jednak dosyć duży wysiłek i być może teraz będzie się udawać, więc przygotujcie się na falę kolejnych wyników. Jakoś będę starał się to postować, co w sumie może robiłem. Chociaż teraz będzie ten challenge bardziej na kilometry we firmie, nie na kalorie, ale no, mówię, zobaczymy. Powinno być całkiem interesująco, no bo jak kilometry, no to rowerek. Teraz jeszcze, tak jak mówiłem wcześniej, będzie chłodniej, więc będzie idealny moment na to, żeby wziąć sobie na ten rowerek i trochę podeptać. Czy to na stacjonarnym, czy to też na normalnym rowerku, więc będą okazje. I zobaczymy. Teraz jeszcze na badania będę musiał iść, więc tutaj też idealnie się powinno spiąć to. Czuję, że przytyłem trochę, więc trzeba nadrobić. No i ten cholesterol, na największa zmora moja. I zobaczymy, jak to końcowo wyjdzie. No ludziska, no to czas pogadać troszeczkę vlogowo, bo w tym tygodniu, jak w sumie to oglądacie ten materiał, albo już jestem w trakcie moich wakacji kolejnych, tak, tydzień sobie wziąłem dodatkowy, albo gdzieś na końcu, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, kiedy to zmontuję, kiedy to opublikuję, ale co się właśnie działo w tym tygodniu, no mówię, urlopik, to już jest raz. No, także w tym tygodniu za dużo aż tak mocno się nie zadziało, bo mówię, urlopik zaplanowany, dużo w sumie w robocie, bo wszystko trzeba podokańczać, porozdzielać i tak dalej, ale nie o robocie, bo nie o to mi chodziło. Plan jest na ten tydzień urlopowy, żeby porobić mnóstwo swoich rzeczy, gdzieś tam jeszcze podwiedzać mamę, i prawdopodobnie się gdzieś tam jeszcze poprojektować do innych rzeczy. Na pewno, tak gdzieś tam pewnie wspominałem wcześniej, planuję być na PGA 7 października. To jest dzień VIP-owy, więc tylko tego dnia będę na PGA. Bilet chyba kosztuje 140 zeta, więc trzeba się powoli przygotowywać. No i zobaczymy, co w tym roku będzie. W sumie ostatnie lata to za bardzo nie były, no bo raz, że COVID, dwa też nie było już nic ciekawego, więc sądzę, że w tym roku powinno być lepiej. No właśnie, planuje mi się zmiana stanowiska. O Jezus, ale Parkinson. W planach jest zmiana mojego stanowiska. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo w sumie i tak już robię to, co na tym nowym stanowisku. No, w poniedziałek, 5 września mam badania medycyny, pracy. Jestem ciekaw, jak one w ogóle przejdą. Mam pewne swoje obawy, ale no, zobaczymy. Czas pokaże i lekarze również pokażą, czy jestem faktycznie zdolny. Na pewno coraz bliżej ludziska jest do tego, bym wymienił swój komputer. Aktualnie prawdopodobnie obudowa, którą posiadam, no nie jest zbyt dobra na temperaturę mojej karty graficznej i będę musiał wymienić, ale to jeszcze obadam. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zobaczymy, jakie będą wyniki, jak to wyjdzie w praniu. Być może jeszcze też jest zasypiona i trzeba będzie ją też przeczyścić. Niemniej aktualna obudowa to mam od NZXT, jakieś tam 510i chyba bodajże. No i ona nie jest zbytnio airflowa, także tutaj no mówię, muszę ją wymienić. Nie chcę też jakoś mega dużo wydawać, ale to wszystko się okaże, jakie są teraz koszty tych wszystkich obudów airflowowych. No mówię, tak, plan jest na wymianę mojego obecnego kompa albo 2-3, albo 2-4. Wszystko będzie zależeć od tego, jak te sceny jeszcze się będą utrzymywać. Karty graficzne są teraz tanie jak barszczyk. 90 już można dostać coś koło 7 kafli, 7,5 w zależności jeszcze od firmy, więc jest to bardzo dobry okres na kupowanie i składanie w sumie komputerów. Jeśli ktoś się zastanawiał, czy teraz jest dobry moment, to tak, teraz jest bardzo dobry moment
żeby to robić, bo ceny naprawdę spadły. Bitcoin też spadł i tutaj właśnie głównie przez to, że Bitcoin spadł, no to te karty są tanie. AMD chyba zapowiedziało też nowe procesory. Coś już tam czytałem i spoko, ale cena prawdopodobnie będzie kosmiczna. Dodatkowo dowiedziałem się, że będzie już na nowym sokecie. Nie będzie już AM4, tylko będzie AM5. I tutaj też prawdopodobnie ceny podskoczą. Także muszę tutaj śledzić, ponieważ mój komputer będzie głównym pod AMD-ka. Także rezygnuję z Intelka. Procek będzie od AMD, płyta główna również, bo swoją drogą. Natomiast grafa oczywiście będzie od NVIDII. Tutaj nie idę full AMD. Także tutaj NVIDIA jest u mnie w serduszku. No, także zobaczymy. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Dodatkowo prawdopodobnie jeszcze chrzanie mi się ten kartę do przechwytywania. Muszę to też jeszcze badać. Podobnie gdzieś tam wyłuskaliście, że miga mi na czarno i tak dalej, więc muszę to jeszcze zdiagnozować do końca, chociaż już wcześniej też diagnozowałem, ale nie byłem pewien do końca. Myślałem, że to jakieś ustawienie, które ma źle ustawione, ale wydaje mi się, że chyba już jest kopnięta, także tutaj będę musiał jeszcze to zmienić. Jak wyjdzie, dam wam znać na pewno. Widzimy się za tydzień. Na tym vlogasek to tyle z mojej strony. Także jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie moich materiałów i widzimy się już niedługo w kolejnych. Trzymajcie się. Hej, hej.